Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. I jakby co, to po tym meczu dołączony zostanie jeszcze opening pack z paczek 35k razy 3. Więc jakby co, to otwierałem paczki o północy, czyli dokładnie dzisiaj. I powiem wam, że nie zdradzę wam, co mi wypadło. No niestety ja już nie mam dostępu na mega paczki. Jak powiedziałem, dołączony zostanie po tym meczu opening pack. I jeszcze otworzymy sobie tak na spokojnie paczkę za 7,5k. Dobrze, więc sobie otwieramy. Zobaczmy, co w Messim będzie ciekawego. Jedną paczuszkę otworzymy, tak jak zawsze. O proszę, jakiś Henry. Henry, kigo wie skąd. O, fajne koszuleczki z Liverpoolu, ale chyba raczej mi się nie przydadzą. No wszystko do klubu idzie po prostu. Dobrze, mam już od cholery kontraktów, od cholery kart kondycji. I powiem wam, że te otwieranie paczek mi się przydało. I to zaplusowało mnie tak, że teraz nie muszę kupować w transferówkach kart kontraktu. Oczywiście jedziemy naszą Brazylią. Tylko że tak, właśnie mamy nowego członka klanu, że tak to określę. Jest nim San Pan Bernard. No powiem wam, że całkiem szybki i jestem zaskoczony, że jest taki szybki. Tylko teraz patrzę, co by tu jeszcze można było zrobić, bo w sumie tu nic. A właśnie, mam nowego menedżera Dos Santosa, który jest warty ogólnie 20k. Więc dla mnie to było naprawdę cud malina, żeby takiego kolesia ściągnąć za pomocą otwierania paczek. Tak, Godina już sprzedałem za 53k, bo mi się trafił w otwieranej paczce, którego będziecie mieli w piątek bodajże, bo nie chcę dołączać dwóch opening packów. Dobra, myślę, że to będzie wszystko na razie, co chciałem właściwie. Tak, nasza sytuacja jest aż nadto ciekawa, bo czeka nas ostatni mecz, myślę, że ostatni mecz, w którym będę miał okazję rozgromić Brazylią czyjś skład. Wszyscy są w kondycji, trzeba będzie wam podładować trening. O, mamy kart. Dajmy tą 20 lepiej, żebyśmy nie przesadzili, dobrze. No mają 20, niech się cieszą. Wszyscy mają po tyle i tyle kontraktów, żeby nie przesadzić. No i zaczynamy mecz po prostu i jedziemy ich na koksie. Tak, powiem wam, że harmonogram mój działa, stosuje się do niego i nikt nie ma wątpliwości. Oczywiście idziemy tymi koszuleczkami białymi, one nam dadzą farta. Dobra, co my tu mamy? FC Wien. Większość tu z Borussii ma. Ładnie, ładnie. Trafił mi się Weidenfeller, którego też opyliłem. I Obraniak, pamiętam jeszcze. Tylko nie na kim będzie Obraniak. Muszą popracować przez te pozostałe kilka kolejnych. Dobra, i jedziemy panowie. Ponieważ brakuje im do tytułu kilku punktów, wydaje dwóch mi się, punktów, panie. Dwóch punktów mi, panie, brakuje, żeby po prostu stać się mistrzem dziewiątej, przepraszam, ósmej ligi. Dziewiątej, tak, przepraszam, dziewiątej jednak. O, widzę, że sobie dają radę, tylko taka dziwna kamera trochę jest. Jakiś Morata. O, trzeba uważać, bo on tu widzę, że ma swojego Huntelara. Oj kurde, uważać. Oni tutaj dobrze grają. Nie są najgorsi. No kurde, bronić się. Dobrze, spalony w końcu musiał być. Dobra, zwalać mi stąd. Ja go wykop to, dobrze. I podaj to jakoś rozsądnie. Ramirez. Oj. Ramirez za bardzo pchał. No ja mu mówiłem, żeby tak tyle nie taranował tych piłkarzy, no bo to się może dla niego nieciekawie skończyć. Podaj, dobrze, pięknie, współpracujecie ze sobą. Ramirez, podaj do Ulka. A Ulk to... No co ty, Ulk, robisz? Ty kurde, myśl trochę. No i nieciekawie to dla nas się robi. Szmelcer, kurde, ja mu dam szmelcer. Dobra, Ronaldinho, podaj do Hulka. Dobrze, i Hulk zrobi dośrodkowanie. Co pchasz? Co pchasz?
Dobra, dośrodkuj. Na spokojnie. Kurde, nie wyszło. Jak zwykle. O, dzięki za podanie. No, Ramirez, podaj mi to jakoś. Okej, teraz tutaj. No ja pierdzielę. Jak ty ci to podał? Paulinho, wykop. I teraz strzelaj. Ło, jak było blisko, niebezpiecznie. Jaki byłby gol. Ło, dobrze, bardzo dobrze. I teraz Thiago Silva, już nie wiem, która główeczka z jego rzędu, ale lider Brazylii, jak zwykle, zdobywa dla Brazylii główeczkę. Piękna główeczka, OP. Kurde, ale go postraszył. No i jedziemy z koksem. O, pięknie, pięknie. No, pięknie, dajemy radę. O, Skar się już przepchnął, ale no niestety mu nie wyszło, podaj mu to. Podaj, no kurde, gdzie mu podajesz? Dawid, o, i bronić się, bronić się, bronić się. Dobrze, Dani Alves, pięknie, wykop to. Kurde, bronić się w dalszym ciągu. Dobrze, Dawid, podaj mu to. Teraz tutaj. Dobrze, ej, no faul! Przecież to było widoczne. Tak pchał mi tego Ramiresa, że kurde to było... O, Dani Alves na ofensywie. Dobra, dośrodkuj. O, kurde, no nie... Niewiele brakowało, ale byłby ten gol drugi. Ale jest 1-0 póki co. Ale on tu walczy i myślę, że będzie to godny przeciwnik. Nie to, co było wcześniej. Dobra, bronić się. Defensywa, dobrze, pięknie. Dani Alves, pięknie. Do Ulka. I Ulk, zapieprzaj. Pięknie. O kurde, pcha się ze mną. Mac Hummels, ale mu nie wyszło. I teraz podaj to dobrze tutaj. Oj, Jezusie. No, spieprzyłem podanie. No trudno, wznowi ten bramkarz, ale prowadzimy póki co. Thiago Silva, OP główeczka. Kedire ma tutaj. Niedobrze. A Kedira to też dobry przeciwnik niemiecki. Kurde, bronić się. Może nam strzelić teraz. Spalony, frajerku. Dobrze ci tak. To nawet Jefferson się nie musiał wysilać. Kurde, nie do Bendera. O, dobrze, no. Znowu spalony. Z jego strony. Kurde, no, no on coś niedobrze gra tutaj. On ciągle wychwytuje jakieś spalone z jego strony. O, uważać na Huntelara. Dobrze, David Luiz. Niedobre podanie. O, ma Guardado. A tutaj może być dobry. Czyli ma trochę ten mieszany skład. Dobrze, Dani Alves, podaj to jakoś. Paulinho. Teraz podał do Ramiresa i Ramirez wykieruje grę drugim golem. Ło, bardzo blisko. I rzut rożny. Tak? Dokładnie. Ale Ramirez, no piękny prawie byłby gol. Niezły strzał. No, to był mocny strzał, trzeba przyznać. Dobra, jedziemy tu z nim. I David Luiz, kurde, no obronił to. I podaj to teraz, dobrze. William. Co ty w ogóle, William, tam robiłeś? Przecież ty masz być, kurde, po lewej stronie. Ty jesteś prawy skrzydłowy? Ja pierdolę, kurde. Chyba bananów nie jadł dzisiaj, że tak, kurde, się nie słucha. A i za dwa dni Brazylijczycy grają z Kolumbijczykami, więc trzeba im pokibicować. O kurde. Dobrze broni Jefferson i Dani Alves z pięknym wykopem. Zajebiście. I teraz Oskarek biegnij, Oskarek biegnij. O, niedobrze. No nie opanował, no trudno, no było ostatnie, ale no i siłą rzeczy nie zrobił tego, co mu kazano. O, Morata. Marcelek, wykop to, pięknie. Zajebiście. I teraz podanie. Dobrze, Ronaldinho. I teraz Ramirez biegnie po swojego gola. No kurde, Guardado mi tu się wpieprzył. Ser Bender. Dlaczego ser? On lubi sery? Niemieckie? Dobrze, nieważne. Ulk. No, przynajmniej teraz Williana tu nie ma. Dośrodkowanie. I jak Ramirez się rzucił z tej główki, ale niestety jego bramkarz broni. I mamy prawie 40 minutę. 1-0 dla nas, ma Piszczka, widzicie? Czyli kogoś z Borussii Dortmund też. Dobrze, trzeba się bronić, bo oni będą chcieli zremisować z pewnością.
No bronić się! A, pudło, pudło. No ale mu nie wyszło, no. Nieskutecznie, dokładnie. Ładnie. No jechać ich tutaj. Dobrze, no broń się. No Dani Alves, no co ty robisz? Dawidek! O kurde, oni teraz będą szykowali nas. Dobrze, Jefferson, pięknie. Jak zwykle. I rzut rożny, uważać. Bo znowu będzie szykowało na nas jakąś bombę. O, dobrze, Dani Alves pięknie, ale mają kolejny rzut rożny. Ale ładnie się bronią. I to jest ta mocna strona Brazylii, że są bardzo defensywni. Nie wykorzystali tego rzutu rożnego. Nie wykorzystali. Dobrze, bronić się, bronić się! Wykop to, dobrze, Ronaldinho. Jako, że nie jesteś defensywnym, ale zrobił to. Kurde, o kurde. Yeah! No i zremisowali z nami, no kurde, no! No cholera, no i dostałem bramkę do szatni. Jakie gówno. Nie no, zajebiście, no. Panowie! Bronić mi się tu bardziej. Co to miało znaczyć? Dani Alves, idziesz na defensywę, znaczy ofensywę. I robisz dośrodkowanie i nadrabiamy szybką stratę. No kurde, obronił to, no. Musimy uważać, bo ma niebezpieczny jednak ten skład. Kurde, w końcu ktoś godny. Dobrze. Skoro tak chcesz walczyć, to zobaczymy jeszcze. Dobrze, Thiago tu Silva postraszył ich, ale Jesse Rodriguez nam strzelił. Dobrze, Ramirez, schodzisz i wchodzi za ciebie pan Alexandre Pato. Tak, Alexandre Pato. Kto jeszcze? Może niech wejdzie Bernard za Oscara. Zobaczymy, co nam pokaże tutaj. No i to w sumie na razie tyle. No to nie była wina Jeffersona, no. No po części troszeczkę nawalił, ale ja mu i tak cały czas wierzę, bo to jest jeden naprawdę z wybitnych brazylijskich piłkarzy, bramkarzy. Dobrze, William, no fajnie, cieszę się, żeś przebiegł prawie 2 kilosy. Bardzo się cieszę, ale banana nie dostaniesz i tak. Podwójna zmiana. Dobrze, podwójna zmiana, Bernard. Zobaczymy, nowy piłkarz Brazylii i może się tu wykazać czymś. My musimy to oczywiście wygrać. Co robisz? Kurde, pewnie będzie teraz grał na czas. Takie przynajmniej sprawiam wrażenie. Albo będzie chciał jakąś zmianę. No patrz teraz, no i gra na czas. Chciałem się napić, nie da się. Bo kurde, ten musi grać na czas. No wiadomo, no Murata, kurde, spieprzaj. I teraz Ulk, no Ulk, biegnij po tą piłkę, co się bawisz w kółeczko? Bronić się, bronić się, no kurde, znowu on. Spieprzaj mi stąd. Podaj mu to. Jezu, jeszcze ten musiał złe podanie zrobić. O-o. Dobrze, Jefferson, ładnie, ładnie to obronił. On bronić umie, tylko właśnie ten przypadek, Guardado, spieprzaj, Huntelar. No co jest grane? Co się dzieje z wami? No kurde, no. Huntelar mi tu strzelił gola, no. Co robisz, Jefferson, co się z tobą dzieje? Kurde, wymienił jakiegoś szmelcera na gorszego szmelca. To się już było na faula kwalifikowało. No i jakim cudem mu to nie wyszło? Kurde, zwalaj stąd. Trzeba nadrobić stratę. Panowie, no, nie możemy przegrać. Nie z Brazylią. Nie z Brazylią. Wykop to, David Luiz. Dobrze. Dobrze. Podaj mu to. Bernard, dobrze. Teraz tutaj. Pięknie. Zembaldinho. No, kurde, zabiera on nam znowu piłkę. Niedobrze. Cholera jasna! Won mi stąd! Kurde. No, ja pierdzielę, co się z wami dzieje? Podaj, Bernard, podaj mu to, dobrze. Co? Kto faulował? Kto faulował? No, on. Ile to wykop? Żebyś nie przesadził. No kurde, co ja ci mówiłem, lekko.
kurde, no. No nie wierzę, nie wierzę, że przegrywamy taki mecz. O mistrzostwo. Cholera, czyli już się zaczyna ta faza przegranych. Weź to, podaj dobrze, Dawid. William, biegnij. Kurde, co mnie pchasz? Dośrodkowanie. No kurde, Bernard chciał strzelić gola, ale mu nie wyszło. Znowu pewnie gra na czas. Cholera jasna. Zaraz kurde mu się skończą te limity przerw. Spokojnie. Albo znowu będzie chciał jakąś zmianę zrobić. Kto go wie. Ale cholera jasna, przegrywamy ten mecz jednym punktem. Pieprzony Huntelaar mi tu strzela gola. A Jefferson w ogóle nie wiem co się z nim dzieje dzisiaj. Nie poznaję go w ogóle. Kurde no. Grajcie coś. Paulinho, dobrze. William, biegnij, nie zastanawiaj się. Dośrodkowanie piękne. Kurde, nie wyszło. Nie, spalony, ty kurde sędzia niedorobiony. Boże, nie. No taki idealny gol by był. No kurde, Aleksandrze Patusz Mato by strzelił, no. A ten sędzia mi musiał przer... O kurwa. Nie, Grosskreutz i lewy. No to ja już mam przesrane. W takim razie. Kurde, działać! Cholera, nie no. On tu mnie jeszcze może zniszczyć. W każdej chwili. Cholera, lewy! To jest lewy! A lewy mi tu wszystko może zrujnować. Dani Alves, wykop to, dobrze. Podaj mu to. Boże, Bernard, ty idioto! Ty idioto totalny. Co ty robisz? Kurde, weź im, zabierz tą piłkę, no. No ja pierdziele, nie umiecie piłek zabierać. Weź to, podaj jakoś dobrze, zajebiście. No i znowu spalony, no. Kurde, Aleksandrze Pato. Zamknij się, Szaranowicz. Już miałem powiedzieć znowu na niego, na Szpakowskiego, ale... Pilnuje się. No kurde! Ja pierdziele. Teraz się trzeba bronić, bo... Ja pierdziele. No oni zaczną siebie faulować nawzajem. Dobra, William, mini czarne działo. Strzelaj gola. Kurde, no czemu żeś tam nie stał? Mogłeś strzelić gola, no. I nie ma. No Ronaldinho, no. Co ty robisz? Czemu żeś tej piłki dalej ze sobą nie miał? No i teraz Morata, kurde, Bambarata, kurde. Dobrze, Paulinho, Marcelo, pięknie. Znowu mini czarne atakuje. Kurde, ale mu podwinęli tą piłkę i ślizg nieudany. Co, co? Jaki przywilej korzyści. Kurde, no uważać. Uważać. A, pudło. I dla kogo faul? Co? Kto faulował? No Paulinho, co ja ci mówiłem, nie fauluj. Co on zrobił? Wcześniej sygnalizował, że ukaże zawodnika. Co zrobił? A, to. Kurde, no. Niedobrze, no. Teraz nie zrobię zmiany, no. Uważać. Dobrze, ale no kurde, nie mamy za dużo czasu. Możemy to jeszcze przegrać. Wszystko jeszcze się może zdarzyć. Dobrze, biegnij. Hulk, biegnij. Nie, to nie będzie ten dzień, kiedy będą mogli świętować mistrzowski tytuł. Jest szansa. Dobrze, dobrze, zostaw to. I teraz zrobimy jeszcze zmianę. O kurde, jaki Hulk przemęczony. Ale no musimy Paulinho zmienić, bo dostanie czerwoną. Ale do tego dopuścić nie mogę. Dobra, wejdzie za ciebie pan Lukas. Dobra. I to już moje wszystkie zmiany, jakie wykorzystałem w ostatnim meczu. No nie wiem, ja nie chcę tego przegrać, no. Tak dobrze mi szło. Dobrze, tu podaj. Dobrze. Dośrodkowanie. No kurde, Hulk! Kurde, byłby gol! No nie! Cholera! Dobra, spieprzaj Paulinho. Lukas, wchodzisz za niego. No i mamy niecałe 7 minut. A my mamy, kurde... Dobra, Hulk, pierdylni. Dobrze. Ronaldinho, podaj do niego. Dobrze. Hulk, dośrodkuj.
Aleksandre Pato, no kurde, no wybili mu piłkę spoza pola karnego. Podaj mu to, dobrze. Aleksandre Pato! Kurde, znowu to obronił i mamy rzut rożny. Teraz okazja na zremisowanie i na jeden punkt przynajmniej. No nie! Dlaczego? Hulk, twoja wina. No kurde, jak on tego nie... Nie, co za matą. No i przegraliśmy przez niego. Znowu przez Hulka. Coś nie tak poszło. Tej, no bo jeszcze nam chcą strzelić trzeciego. Kurde, Bernard, co mu wchodzisz w drogę, no? Aleksandre Pato, nie wyszło mu. Jak zwykle. Dobrze. Jakiś Kevin Grosskreutz. No kurde! O, ładnie Ronaldinho, to było dobre. Dobrze, Willian biegnij. No, kurde, no zabrano ci piłkę spod nóg. Uważać na lewego. Podaj to znowu. No jak ty, David Luiz, podajesz? Lewy znowu. Kurde, spieprza i lewy! Nie! Nie! Won. Dobrze, mini czarne działo. Jeżeli teraz strzelisz gola, albo coś zrobisz, to po prostu jesteś bohaterem dnia. No kurde, już za późno. No i przegraliśmy mecz. No cholera jasna, jego kurde mać. No i co? No i co z tego, że Ronaldinho ma najlepszą ocenę, ale co to dało? Jefferson dzisiaj się nie popisał. Kurde, no przegraliśmy, trudno. No i teraz mamy jeszcze dwa mecze do rozegrania. Więc w następnym odcinku, jeżeli teraz wygramy to, to po prostu dostajemy tytuł. Jeżeli przegramy, no to po prostu odchodzimy z awansem. Ale to i tak będzie dobrze. Dobrze, zatem tak, skoro nie udało się, niepowodzenie, no cóż, wiecznie nie można też wygrywać, ale no jednym punktem przegrałem, jednym pieprzonym punktem. Tak czy inaczej, ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka z FIFA 14 Ultimate Team. Oczywiście teraz będzie po tym od razu meczu opening pack 3 paczek po 35 kafli, więc zapraszam serdecznie do obejrzenia tego opening packa. No i zapraszam do obejrzenia, więc ZW i zapraszam na opening packa. Mamy teraz mega 3 paczki i tego nie wolno zlekceważyć, ponieważ... Tak, gdzie są te 3 paczki? A, są, dobra, przepraszam, że myślałem, że nie ma ich. Jest bardzo ważna sprawa, to są mega paczki i zawierają 30 sztuk kart zawodników i kart jednorazowych, 26 złotych i 18 rzadkich. Więc jeśli otworzę jakąkolwiek z tych 3 paczek i wpadnie mi coś naprawdę magicznego, mamy aurę godziny północ. Dlatego wybrałem tą godzinę. Po drugie, zaraz wam pokażę. Zagrałem sobie ze składem tygodnia, drużyny tygodnia. Oczywiście na amatorskim, bo mi się nie chciało na ultimate. No, aż mi mina Neymara pokazała. I po trzecie, no wierzę, że coś mi naprawdę interesującego wypadnie. Muszę teraz naprawdę skupić się na tej paczce. Co mi system wykryje? Zobaczymy. Otwieramy paczkę numer 1. Tym razem już bez żartów, bez żadnych takich pisków ani nic. Jest godzina północy, musimy się wczuć w rolę menedżera. Co wypadło? Jakaś Jagielka. Dobra, ty idziesz tu na sprzedaż. I ty również. O, czyli nic specjalnego. Szkoda, ale doceniam to, co mi w ogóle wypadło. Moment. Jose Calejon, McGiddy. Szczurle. A niech mnie Szczurle weźmie. Szczurle. Jeszcze z mocarzem. Na razie to
do transferówki. Zobaczymy, jak to dalej z nim będzie. Marin! Druga twarda sztuka, szybka. Na razie transferową, żeby ich oddzielić od reszty. Znowu Lorente. No ty oczywiście mi tu idziesz na licytację i paszą won mi stąd. Do widzenia. Ja się żegnam z Juventusem. Żegnałem. O, Julio Baptista. I ty kurde zapieprzasz do Brazylii. I Jagielka również do klubu. No i tak, reszta, tak patrzę. A reszta idzie tutaj do klubu. Czyli dwóch dobrych piłkarzy, nie narzekam. Naprawdę. Teraz paczka numer 2. Ona jest przed ostatnią, więc jeżeli da mi szansę, to może coś równie lepszego wypaść. A więc skupię się teraz na tej paczce. Co wypadło? O, proszę bardzo. Rogerio cię ceni. O, to wraca, to do klubu idziesz. Jakiś Leonardo Silva. Ty, że jesteś Brazol, to do klubu. Tutaj kolejny Brazol też do klubu. Zapata. Z AC Milanu. Pamiętam tego synka. Tak. I Baines. O, Baines mi się bardzo przyda, bo też buduje Anglię. I to będzie dobre. Zapata, zapłata do klubu. Ale co jeszcze mi tu wypadło takiego? O, jakieś modyfikacje. Proszę bardzo. O, Robinho, Mandzukić. O, jakie ładne rzeczy mi się tu zrobiły. Robinho pójdziesz na transferową. Mandzukić również. On jest warty. Znowu Lijalić. Oj, nie podoba mi się to. Też czuję, że ta kolejna, trzecia paczka może mi przysporzyć dodatkowe kłopoty. Dobra, czyli tak. FC Bayern, trzeci strój. No to na Quicksela, wiadomo. I to też na Quicksela. I dziękuję bardzo. No i reszta. No, do wysyłki, do klubu. To tak, to może otworzymy, zanim skończymy otwierać ostatnią paczkę zieloną, to byśmy jeszcze otworzyli jedną za 7,5, żeby po prostu, wiecie, się przygotować do tego psychicznie, do ostatniej paczki. Więc sobie pozwolę, że otworzę jeszcze jedną za 7,5 kafla. Co my tu mamy w tej paczce? Uzil! Oż w piździec. Zajebiście. Oj, chyba coś czuję, że aura zaczęła działać. Ty kurde, mongolisto, idziesz na sprzedaż. Ale zajebiście, Uzil. Chciałem zawsze mieć Uzila w składzie mieszanym. No i się przyda. Albo go sprzedam, zobaczymy. Na razie pójdziesz do transferówki. Się zastanowimy. Reszta oczywiście do mnie. No i dobra. Teraz trzeba się już naprawdę przygotować na tą moc ostatniej paczki. Weźmy, zróbmy taki układ, że jeżeli wypadnie mi Neymar, zależy jaki, bo jeżeli to będzie, nie wiem, zielony, to będzie taka sprawa, bo jeżeli nie będzie mi dobrze grał Neymar w tym składzie, to mogę komuś go odsprzedać za jakąś konkretną sumę, ale jeżeli nie będzie u mnie dobrze grał, rzecz jasna. Ale zobaczymy. Taki jest mój układ. I to co mówię, to jest prawdą, żadne oszustwo i żadna taka kłamliwa prawda. Otwieramy ostatnią paczkę za 35k. Jeżeli coś naprawdę będzie dobrego albo gorszego, zobaczymy.
A więc co mi wypadło? O, pamiętam tego piłkarza, Claude Bravo. Powiem wam szczerze, że bardzo był dobry. Bardzo dobry w ogóle był bramkarz w meczu Brazylia-Chile. I muszę tu przyznać, że takiego bramkarza szkoda mi tu sprzedawać. Ale sądziłem, że też mi coś wypadnie lepszego. Sorki za te sygnały. I znowu Negredo. No kurde, już drugi raz dzisiaj mi się ukazał Negredo. Też na transferową idziesz. O, Giroud. To jest ten powolny napastnik. Też pójdzie na sprzedaż. Dobra. No nie ma. Nie mogłem tylko pomarzyć sobie o takim Neymarze. Jaki się olić na transferową. Trzeba go sprzedać. No i reszta oczywiście niestety na do klubu. No niestety, nic mi ciekawego nie wypadło, ale chciałem. Chciałem, zaryzykowałem i powiem wam, że się cieszę z tego, co mi w ogóle wypadło. I ogólnie, no mój klub jest coraz lepszy. Jeżeli chodzi o zgranie Brazylii, zobaczymy wszystko. No nie ma już tych paczek. Trudno. Po prostu się z tym musiałem pogodzić. No cóż, to był krótki opening pack trzech paczek za 35k. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. No i jeżeli chcecie więcej opening packów, to możecie mnie jakoś, nie wiem, wspomagać kontaktując się ze mną, ale nikogo nie zmuszam tak naprawdę, na dobrą sprawę. Jeżeli ktoś chciałby mi pomóc, no to kontakt PW, Skype i możemy rozmawiać. Dobrze, trzymajcie się, na razie, yo. A i jeżeli chcecie wiedzieć, kto mi po prostu te końce zagospodarował, to możecie wejść tam w opisie na link do tego kanału. No i po prostu tyle. Trzymajcie się, na razie, yo.